Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Augustyn, drugie wydanie Wiadomości z Synaju. Witam wszystkich serdecznie, a właściwie powinienem powiedzieć witamy wszystkich serdecznie i może powiem dlaczego i pokażę, że dzisiejsze wydanie, jak i mam nadzieję kolejne, nie będę prowadził sam, tylko jest ze mną. Witam serdecznie, Lucyna Łabędź. Jest mi niezmiernie miło, że razem z księdzem Andrzejem będę mogła się z wami spotykać tutaj w ramach Wiadomości z Synaju. Właśnie. Obecnie na to nasze dzisiejsze spotkanie wybraliśmy jedno z szczególnych miejsc synajowych, a więc piękne, niezwykłe miejsce w diecezji tarnowskiej. Więc tak, co to takiego znajdujemy jest? Się co prawda w niezwykłych okolicznościach, w plenerze, w pięknym, przepięknym miejscu. Znajdujemy się w Grudku nad Dunajcem. W takim razie, proszę księdza, może przybliżmy naszym widzom, co w dzisiejszym wydaniu. Więc dzisiaj zabierzemy Was najpierw do Bochni. Tam spotkamy się z Gabrysią. Gabrysią, która jako wolontariuszka Światowych Dni Młodzieży uczestniczyła w ewangelizacji na przystanku Jezus, a właściwie na przystanku Woodstock w ramach takiej inicjatywy ewangelizacyjnej, która się nazywa Przystanek Jezus. To będzie jeden punkt w naszym wydaniu. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, które będą miały mieć miejsce w najbliższym czasie, porozmawiamy również z księdzem dyrektorem Zbigniewem Szostakiem, dyrektorem pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. I mam nadzieję, że na zakończenie uda nam się uzyskać parę świadectw osób, relacji z odbywających się w Grudku nad Dunajcem rekolekcji Ruchu Czystych Serc. Więc no mniej więcej już wiecie, dlaczego dzisiaj znajdujemy się w Grudku nad Dunajcem. Więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Witamy Was serdecznie. Witamy i obecnie znajduję się w szczególnym miejscu, ale mam nadzieję dla tych, którzy śledzą nasz tarnowski Synaj i mają świadomość, że odbywają się, są organizowane w diecezji tarnowskiej spotkania. Zapewne znają to miejsce i tą bazylikę. Znajduję się oczywiście w Bochni przed bazyliką Świętego Mikołaja. I dzisiaj tutaj, w tym momencie, mam gościa naszych Wiadomości z Synaju. Tym gościem jest Gabrysia. Gabrysia, która jest animatorem parafialnym Okręgu Bochnieńskiego. Zaprosiłem ją dzisiaj, aby jako animator, osoba, która animuje Światowe Dni Młodzieży, trochę powiedziała na temat zaistnienia Światowych Dni Młodzieży na przystanku Jezus. Jak wiemy, w ubiegłą niedzielę zakończyła się inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus Kostrzynie nad Odrą i wśród uczestników Przystanka Jezus była również Gabrysia. Gabrysia, która, jak zaznaczyłem, jest również animatorem Światowych Dni Młodzieży. I z tego, co się orientuję, Światowe Dni Młodzieży były również na przystanku Jezus, a co za tym idzie, na przystanku Woodstock. Ale może, Gabrysia, najpierw gdybyś mogła powiedzieć parę zdań o sobie, z jakiej parafii pochodzisz. Ja nazywam się Gabriela Woźniak. Pochodzę z parafii Cikowice, tam jestem animatorem do spraw duszpasterstwa. Zajmuję się przygotowaniami duchowymi w naszej parafii. Jestem animatorem parafialnym i przez to też włączam się w organizację Światowych Dni Młodzieży. A na przystanku Jezus należałam do grupy SDM-u. Było nas tam kilkadziesiąt i do naszych zadań też należało właśnie promocja Światowych Dni Młodzieży przede wszystkim Woodstockowiczom, ponieważ wiele osób było takich, którzy no, nie wiedzieli w ogóle, że są takie Światowe Dni Młodzieży i w ogóle, że kiedykolwiek u nas będą. Dobrze. Czy w ogóle w przygotowaniach, w rekolekcjach, które miały miejsce na przystanku Jezus, również te elementy Światowych Dni Młodzieży były obecne w tym roku? Ciągle się to gdzieś przewijało. To gdzieś się znalazła się gdzieś flaga, to gdzieś znalazł się ornat z logiem. Ciągle gdzieś widzieliśmy te Światowe Dni Młodzieży. Na przystanku Jezus też był cały namiot Światowych Dni Młodzieży, gdzie też udzielaliśmy informacji a propos tych Światowych Dni Młodzieży. No i co jeszcze?
Wiem, że hitem tegorocznych przystanka Jezus był hymn Światowy Dni Młodzieży. Czy on też jakoś tam dawał się usłyszeć podczas liturgii? O, w zasadzie to bez przerwy. W sumie to się nauczyliśmy go tam na pamięć, bo co jakiś czas był powtarzany. Także był bardzo oryginalny do tego taniec, którego też się nauczyliśmy. Co jakiś czas ciągle było przypominane, że są Światowe Dni Młodzieży i że to jest nasza wspólna sprawa i że my je będziemy przygotowywać. Ewangelizacja na przystanku Woodstock to przede wszystkim rozmowy z ludźmi. Czy też takie rozmowy, no, że tak powiem, odbyłaś, czy rozmawiałeś z osobami, czy też gdzieś tam między wierszami pojawiał się temat Światowych Dni Młodzieży? Oczywiście. No, można nas było rozpoznać po takich koszulkach. Lider jest tylko jeden. Można zobaczyć właśnie tą okazję. Ja mu tylko pomagam. Można nas było rozpoznać, tą grupę SDM, dzięki takim koszulkom. Rozmawiałam z różnymi ludźmi. Tymi, którzy w ogóle nie wiedzieli o Światowych Dniach Młodzieży, tymi, którzy chcieli się dowiedzieć coś więcej, jak będą wyglądały. Ale także spotkaliśmy starsze osoby w wieku naszych rodziców, którzy dzielili się swoimi wspomnieniami ze Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, jak oni to widzieli, jak oni teraz to widzą, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. Mhm. Wiem, że rozdawane były jakieś gadżety, bo mi się tutaj dostało na rękę jeden z gadżetów takich. Gdybyś mogła je sprecyzować. O, proszę, masz je nawet. To są opaski silikonowe. Na nich jest napisane SDM 2016. Może ściągnij, bo... Okay. Żebyśmy zobaczyli. Tutaj jest tak. Tutaj jest SDM 2016. A po drugiej stronie jest napisane w języku greckim Błogosławieni miłosierni. No i sygnaturka Mateusz 5 od 1 do 12, czyli błogosławieństwa. Te opaski miały duże wzięcie. Bardzo dużo ludzi na Woodstocku je nosiło i przez to też ta idea Światowych Dni Młodzieży była bardzo mocno obecna na Woodstocku. Dobrze, moi kochani, dziękujemy. Dziękujemy Gabrysi za to, że dawała to świadectwo, angażowała się. Jest częścią tej naszej synajowskiej wspólnoty związanej ze Światowymi Dniami Młodzieży. Mam nadzieję, że z nią się jeszcze na różnych przedsięwzięciach spotkamy. Gratulujemy jej też i odwagi, i zaangażowania, że no, wzięła udział w takiej ewangelizacji. Życzymy zatem powodzenia tutaj w szczególnym miejscu Okręgu Boheńskim, który no, będzie tą trzecią strefą noclegową. I może już na zakończenie, na jakim etapie zaangażowanie tutaj i twoja praca, zaangażowanie parafian ma miejsce w tych przygotowaniach do przyjęcia w przyszłym roku młodzieży? W tym momencie przede wszystkim zajmujemy się zbieraniem ludzi, którzy chcieliby przyjąć pielgrzymów do swoich domów. No jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Coraz więcej jest tych miejsc noclegowych. To przede wszystkim, tym przede wszystkim się teraz zajmujemy, a dopiero teraz od września będziemy się zajmować tak stricte przygotowaniami duchowymi i takimi własnymi, żebyśmy my potrafili ich dobrze przyjąć. Dobrze, życzymy powodzenia, moi kochani. No mam nadzieję, że też do was dotrzemy, może też telewizyjnie i tak na żywo zobaczymy, jak te przygotowania przebiegają. Szczęść Boże. Dziękuję. Witamy serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszych wiadomościach z Synaju mamy przyjemność rozmawiać z księdzem prałatem Zbigniewem Szostakiem, dyrektorem pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Witam serdecznie. Witam serdecznie, przede wszystkim też i pielgrzymem po raz 33. Dokładnie. Proszę księdza, czego możemy się spodziewać w kontekście Światowych Dni Młodzieży? Czego możemy się spodziewać na tej pielgrzymce? Jak będzie to wyglądać? No, myślę, że wszyscy pielgrzymi, nawet ci, którzy mają na swoim liczniku pielgrzymkowym już kilkadziesiąt pielgrzymek. Mam nadzieję, że ci, którzy mają wszystkie pielgrzymki, też nie zawiodą. Mam nadzieję, że jeszcze są zdrowi i dołączą. Będzie ich około kilkunastu. Będą mieli wszyscy pielgrzymi szansę przeżyć to duchowe przygotowanie do Światowej Dni Młodzieży. Każdy z pielgrzymów będzie miał szansę doświadczyć tego, co było kiedyś w historii z Janem Pawłem II, z papieżem Benedyktem i z papieżem Franciszkiem ostatnie spotkanie w Rio,
Mamy nadzieję, że te materiały przygotowane sprawią, że ten kościół wędrujący na Jasną Górę ze znakami Światowych Dni Młodzieży będzie, bez względu na to, ile pielgrzym ma lat, młodszy czy starszy, będzie miał szansę doświadczyć tej prawdy, że Pan Bóg zaprasza nas ciągle do tego, żebyśmy byli młodzi i świeżi. Że On nie jest starym dziadkiem, że Pan Bóg jest ciągle młody, ciągle potrafi nas zaskoczyć, ciągle potrafi nam zaproponować coś niezwykłego, coś świeżego, zarówno w tym wymiarze takiego naszego duchowego rozwoju, jak i wydarzeń, które czekają nas w życiu. I dlatego chcielibyśmy przeżyć tą pielgrzymkę, to zaproszenie, które jest właśnie jako zaproszenie do czegoś, co ma nas na nowo narodzić, na nowo ożywić, dodać pełny, więcej entuzjazmu, radości życia. Czyli program został przygotowany zarówno dla tych, skierowany do tych, którzy wezmą udział w pierwszej pielgrzymce, jak i pozostaną w domach, tak? I tych, którzy wybiorą się na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku, bądź też będą chcemy inaczej. Chcemy przede wszystkim dotknąć historii Światowych Dni Młodzieży na bazie tego dziedzictwa zbudowany jest ten program. No i tego, co mamy jako przesłanie w przygotowaniu na Światowe Dni Młodzieży. Mamy też takie ważne wydarzenie przecież jak każda Eucharystia, która będzie rozpoczynała się wniesieniem Krzyża Światowych Dni Młodzieży przez wolontariuszy, którzy już przygotowują się nie tylko przez to, że przywdzieją koszulki Światowych Dni Młodzieży, ale przez to, że przeszli już przecież przeszkolenia, przeróżne przygotowania, już tworzą pewne programy, tworzą pewien zasób ludzi, kapitał taki, na którym będzie można potem bazować. Ten znak będzie nam mówił o tym, że każdy dzień, a najważniejsze wydarzenie w tym dniu Eucharystia, właśnie jest przygotowaniem, jest modlitwą o to, żeby dobrze wejść w te Światowe Dni Młodzieży, no i przede wszystkim, żeby były jak najpiękniejsze owoce. Świetnie, w takim razie może na zakończenie zaprośmy wszystkich jeszcze niezdecydowanych do tego, aby podjęli właściwą decyzję i być może wybrali się z nami na szlak. Myślę, że ci, którzy przeżyli spotkanie młodych na Jasnej Górze, pierwsze w historii Polski jako Światowe Dni Młodzieży, pamiętają do dzisiaj, to niezwykłe wydarzenie. Mam nadzieję, że takim niezwykłym wydarzeniem będzie to, co Pan Bóg swojej opatrzności przez posługę papieża Franciszka nam zaproponował w Krakowie w 2016 roku. Ale aby to dobrze przeżyć, świadomie, głęboko, potrzebna jest nam pielgrzymka. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w pierwszej pielgrzymce tarnowskiej, która będzie świetnym przygotowaniem do tego historycznego, niezwykłego wydarzenia, świętowania młodości i zaproszenia do tego, aby na nowo odkrywać Pana Boga, który ciągle właśnie mówi nam o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, nie po to, żeby się starzeć, gnuśnieć, tylko żeby ciągle odkrywać swoją młodość i potencjał. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę. Szczęść Boże, serdecznie zapraszam na pielgrzymi szlak. Dziękuję bardzo. Moi kochani, witam serdecznie. Znajdujemy się w Grudku nad Dunajcem, w domu rekolekcyjnym Arka. W domu, który, tego nie słychać, ale w tym momencie jest rozmodlony, bo ponad 200 osób znajduje się na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Obok mnie jest Monika, mama Marysi, tak? Mama Marysi i Gabrysia. Z tatą na Eucharystii. Tak. Nie chcę powiedzieć, że wyciągnęliśmy mamę, ale właśnie mama usypia i w tym momencie Lucyna troszkę też usypia Marysię, a dzięki temu tutaj Monika może być z nami. Gdybyś nam powiedziała troszkę, o co chodzi tak najkrócej w tych rekolekcjach dla tak zwanego Ruchu Czystych Serc. Tak jak ksiądz powiedział, mam na imię Monika Łucznik, nazwisko. Przyjechałam tutaj z mężem, Damianem. Jesteśmy w Ruchu Czystych Serc od kilku lat, od kiedy jesteśmy małżeństwem. Teraz przeżywamy rekolekcję Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Jakby taki jakby kolejny krok w tym kierunku z potrzeby serca też małżonków, którzy tutaj się formowali w tym ruchu. Czym jest Ruch Czystych Serc, a przede wszystkim te rekolekcje dla nas? Ja mogę powiedzieć tylko za siebie. Jest to na pewno czas głębokiej przemiany serca przez Pana Jezusa. Naprawdę mocą Pana Jezusa, Najświętszego Sakramentu, Eucharystii. Jego słowa, które głosi do nas
które głosi nas sam Chrystus poprzez poszczególne osoby, które starają się w jakiś sposób nas ukierunkować na życie w czystości serca. Tak. Ruch Czystych Serc związał was, ciebie i męża, czy też w tym kierunku? Poznaliśmy się, jak mąż już należał do Ruchu Czystych Serc. Dzięki niemu tutaj trafiłam ja 5 lat temu dokładnie chyba. Przyjechaliśmy tutaj najpierw jako narzeczeni, później jako małżonkowie, później z małą Marysią już, później z Marysią i w brzuszku z Gabrysiem już. W zeszłym roku nie byliśmy niestety, nie było nam dane, teraz przyjechaliśmy już w czwórkę. Ruch Czystych Serc, nie ukrywam, że w naszej diecezji jest obecny, choćby nawet w duszpasterstwie akademickim mamy wspólnotę Ruchu Czystych Serc. Ten rok, który przed nami, to rok, który staramy się przeżywać pod kątem Światowych Dni Młodzieży. Chciałbym zapytać, może niekoniecznie, czy taka tematyka również była obecna podczas ruchu, ale może bardziej, jaka właśnie tematyka w tegorocznych rekolekcji znajduje się, czy jest głoszone są konferencje? To znaczy, ja stricte w tym roku uczestniczę w Ruchu Czystych Serc Małżeństw, w całym tym programie, który przechodzimy z małżonkami, więc mogę się jakby w tej kwestii wypowiedzieć bardziej szczegółowo, natomiast i to są na pewno konferencje, które uświadamiają przede wszystkim małżonkom to, że my w małżeństwie nie jesteśmy sami, że faktycznie naszą głową powinien być Chrystus. I męża, i żony, i wtedy to wszystko jakby zaczyna w małżeństwie funkcjonować prawidłowo, bo jeśli tego Chrystusa zabraknie, wtedy ktoś zaczyna z nas niedomagać i ta relacja zaczyna być zaburzona. Nie chcemy przedłużać, bo za chwilkę ważne wydarzenie będzie podczas mszy świętej. Co to będzie i... Tak, po raz kolejny będziemy przeżywać nasz ślub, tak uroczyście dzisiaj z dziećmi, tak fajnie, tak do tego podeszliśmy też i staraliśmy się też dzieciom powiedzieć, że zapraszamy ich dzisiaj na nasz ślub, że po raz kolejny będziemy przed Panem Bogiem ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że bardzo się cieszymy, że oni mogą też być tego świadkami. Dobrze, dziękujemy serdecznie Monice. Pozdrawiamy rodzinę Moniki, która może nas ogląda. Może przypomnijmy jeszcze, cała pełna rodzina składa się z Moniki mamy, kogo jeszcze? Taty Damiana, Marysi 3,5 roku i Gabrielka 1,5 roku. Dobrze. Jesteście z? Jesteśmy z okolic Rybnika, Wodzisławia Śląskiego. Dobrze, moi kochani, pozdrawiamy wszystkim i bardzo dziękuję pani Monice tutaj za to nasze spotkanie. Moi kochani, przed nami Marta i Piotr, uczestnicy rekolekcji. Prosiłbym, aby podzielili się wrażeniami z tegorocznych. Może najpierw powiedzcie, ile razy uczestniczyliście, które są to rekolekcje dla was i jak je przeżywacie? To są moje trzecie rekolekcje tutaj w Ruchu Czystych Serc. No to jest niesamowite właśnie doświadczenie tej wspólnoty, tego, że nie jest się samotną wyspą i tego, że jest tutaj tak wiele naprawdę bardzo konkretnych ludzi, którzy wiedzą, że no, chcą iść za Panem Jezusem też na całego. Tak. Piotr, wybrałeś drogę życia w czystości. Idziesz pod prąd w ogóle tego, co mówi świat. Powiedz, od kiedy, jak to przeżywasz? Moja przygoda z RCS-em rozpoczęła się w roku 2009. Teraz już jestem 7 raz na tych rekolekcjach już jako animator. No co mogę powiedzieć, czuję tutaj siłę wspólnoty, teraz się wzruszyłem. Była msza, było przyjęcie do RCS-u wielu młodych ludzi, była duchowa adopcja. Te wszystkie konferencje o zagrożeniach duchowych, o nawiązywaniu osobistej relacji z Panem Jezusem, no bo tak naprawdę tylko On może nas uczynić ludźmi czystego serca i ja tego tu za każdym razem doświadczałem i tym razem też było tak, no niemalże się rozpłakałem teraz, także cóż więcej. Może. Dobrze, moi kochani, dziękuję, nie zatrzymuję, bo tutaj jest taka krótka przerwa w naszym spotkaniu. Jeszcze tylko powiedzcie, skąd jesteście i pozdrówcie swoich. Ja jestem z Rzeszowa, dlatego pozdrawiam też i duszpasterzy naszych i właśnie całą wspólnotę rzeszowską. Ja z RCS Warszawa przyjechałem, więc całą wspólnotę warszawską pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy serdecznie. To są wiadomości z Synaju. Mam nadzieję, że wkrótce też zobaczycie i oglądacie siebie. Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.